Dzień dobry, nazywam się Martyna Sendek. Pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i witam wszystkich serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach projektu Poczytajmy o Migracjach, który jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Chciałabym przedstawić Państwu naszego gościa, panią Renatę Piątkowską, ale widzę, że coś nam się urwało połączenie. Nie wiem, zupełnie nie wiem, co się dzieje, bo właśnie jak kliknęłam rozpocznij, to wszystko się stało. Przepraszam bardzo Państwa za te problemy techniczne, ale to w takim razie już zaczniemy. Ewentualnie, no właśnie, tak jak mówiłam, że spróbuję jakoś w trakcie coś zrobić, żeby jednak to wideo i Pani Renata się pojawiła. Proszę mi uwierzyć na słowo, że Pani Renata jest z nami. Dobrze, że Panią słychać. Więc chciałam przedstawić właśnie naszego gościa, bardzo serdecznie panią Renatę Piątkowską, polską autorkę książek dla dzieci, pisarkę, zdobywczynię wielu nagród literackich, w tym za Chyba nowe serce, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Książka ta otrzymała trzecią nagrodę w konkursie literackim imienia Astrid Lindgren, organizowanym przez Fundację Cała Polska czyta dzieciom. I to Chyba nowe serce, co ciekawe, zostało przetłumaczone na język arabski i jest rozdawane dzieciom w obozach dla uchodźców. Prywatnie pani Renata jest mamą Marty i Kacpra i jak wyczytałam w niejednym wywiadzie, uwielbia jeździć konno. Dzień dobry raz jeszcze pani Renato. Halo, Dzień halo, czy się dobry. słyszymy? Dzień dobry, słyszę, dobrze, to Dzień się dobry, słyszymy. witam panią i witam wszystkich. Na początku jeszcze opowiem o tym naszym pokoju. Powinni Państwo widzieć mnie i panią Renatę, ale coś z połączeniem mamy problem. Tutaj na dole w okienku jest czat. Można napisać, przywitać się ze wszystkimi. I pod koniec będzie też możliwość zadawania pytań, jeżeli będą Państwo mieli takie życzenie. Jeżeli będą jeszcze jakiekolwiek problemy techniczne, to można tutaj zgłaszać właśnie na czacie problemy. Będziemy próbować coś z tym zrobić. Witamy panią Magdalenę i Beatę, pana Szymona, panią Małgorzatę. Dzień dobry wszystkim. To może tak na początku zadam pani Renato takie pytanie. Pani Chyba nowe serce, ale też Chłopiec z Lampeduzy, Rafała Witka, Kot Karima i obrazki Liliany Barbijewskiej, Wędrówka Nabu, Jarosława Mikołajczyka. To tylko niektóre tytuły książek dotykających problemu uchodźstwa, migracji. Zauważam, że na polskim rynku książki dziecięcej powstaje coraz więcej takich publikacji dotyczących tej tematyce. I czy myśli Pani, że wyrosły one z potrzeby tłumaczenia dzieciom tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej? Ja myślę, że tak właśnie jest, ponieważ chyba taką rolą też jest pisarzy, żeby reagować na to, co się na bieżąco dzieje. Ja mogę powiedzieć za siebie, zawsze zależy mi na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli więcej, żeby nie zamykali się w swoim otoczeniu domowym, szkolnym, tylko żeby to, co niesie codzienność, co współczesny świat im oferuje, żeby oni byli w tym choć trochę zorientowani, żeby się gdzieś wydarzenia toczące się na świecie też do nich docierały. Oczywiście chcę im o nich opowiedzieć, ale na taką miarę, jaką dziecko jest w stanie przyjąć. Czyli jeżeli pojawił się problem uchodźców, chciałam z nimi jakby na ten temat porozmawiać, żeby słuchając rozmów dorosłych, czy śledząc w telewizji doniesienia, widząc te zdjęcia łodzi oblecionych ludźmi,
płynących do brzegów, na przykład Lampedusy, żeby dzieci miały jakiś własny ogląd sytuacji, żeby mogły się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ci ludzie do nas przypływają, dlaczego my ich chcemy lub nie chcemy, co to za zjawisko, bo ważne jest, żeby też w jakimś stopniu uczestniczyli w tym, co świat przynosi. I sądzę, że tak samo inni autorzy, na przykład Rafał Witek piszący swojego chłopca z Lampeduzy, chyba mieli taką samą potrzebę opowiedzenia młodym ludziom o współczesnym świecie, żeby oni też byli uczestnikami tych zdarzeń. A dlaczego właśnie według Pani dzieci powinny czytać o swoich rówieśnikach, którzy właśnie przeżywają, no, można powiedzieć, tragedię, bo uciekają z własnego kraju, czy właśnie te tematy dla dzieci nie są zbyt poważne, zbyt brutalne, że nawet jeżeli w mediach one słyszą, czy faktycznie powinny gdzieś się właśnie stykać i z takimi tematami? Ja myślę, że my nie jesteśmy izolowaną od świata wyspą, od której odbijają się problemy, z jakim boryka się cała Europa czy świat. Da się w ten sposób egzystować we współczesnym świecie i myślę, że nasze dzieci i tak spotkają w przedszkolu, w szkole, na placu zabaw swoich rówieśników, na przykład o innym kolorze skóry, albo takich, którzy przybyli za wschodniej granicy i nie mówią po polsku. I do takich spotkań dojdzie bez względu na wszystko. I teraz ważne jest, aby te dzieci budziły w naszych dzieciach zdziwienie, zaciekawienie, ale nigdy, żeby nie budziły niechęci czy agresji. I właśnie opowiadając im losy ludzi przybywających z różnych stron świata do Europy w wyniku tych wydarzeń, które teraz są na świecie, dajemy im jakąś szansę zapoznania się z tą sytuacją, zrozumienia tej sytuacji, żeby potem, mając do czynienia na przykład z ciemnoskórym kolegą, to żeby jakąś miały empatię i żeby zobaczyły w nim na przykład Omenkę, bohatera mojej książki, a nie żeby zobaczyły w nim Parnucha czy innego, z jakimś innym epitetem określanego człowieka z takim pejoratywnym znaczeniem. Chcę, żeby śledząc to, co się dzieje na świecie, na swój sposób, na swoją miarę, miały prawo też wyrobić sobie na ten temat jakieś zdanie, żeby mogły się do tego wszystkiego odnieść. Oczywiście Pani ma rację, zadając pytanie, czy im o tym mówić, dlatego że jak ja na spotkaniach autorskich opowiadałam dzieciom historię Omenki i były bardzo poruszone, to powiedziałam, że nie można pozostać obojętnym i wtedy jeden chłopak zapytał mnie, proszę panią, ale co ja mogę? Dzieją się takie rzeczy straszne na świecie, ale co ja mogę w związku z tym? I wtedy przypomniały mi się słowa pani Janiny Ochojskiej. Pisałam o niej tekst i wtedy właśnie zapoznałam się z działalnością akcji humanitarnej, polskiej akcji humanitarnej. Pani Janina Ochojska powiedziała, że możesz wiedzieć. To, co możesz zrobić, młody człowieku, to po prostu możesz wiedzieć. Możesz interesować się, pytać, martwić się nawet, bo to, że wiemy, staje się początkiem nadziei dla tych ludzi. To, że nasze zmartwienie może być początkiem odmiany ich losu. I to jest tak chyba bardzo pięknie powiedziane, odpowiedź na pytanie, co ja mogę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby ustały wojny na świecie, nie zgasimy tych pożarów, które płoną, ale możemy udzielić pomocy ludziom w potrzebie. Jakby zwykła przyzwoitość tak nakazuje. I wydaje mi się, że takie sytuacje kryzysowe, jakie chociażby teraz, z jakimi teraz mamy do czynienia, to one też są takim jakby sprawdzianem naszych wartości, które wyznajemy i to, czy je tylko wyznajemy, czy też stosujemy je w życiu. Bo nie może być tak, żeby gdzieś zatraciła się w nas
nie wiem, współczucie, solidarność, chęć i gotowość do pomocy. Tak być nie może i tak być nie powinno i chyba takie książki, o których Pani wspomniała na początku, temu służą, żeby gdzieś to poczucie solidarności, współczucia, gotowości do pomocy gdzieś nie umarło w nas. I żeby rzeczywiście te trudne czasy kryzysowe, o wtedy jak na dłoni widać, jaki wyznajemy system wartości i chciałabym, żeby nasze dzieci też mogły o tym rozmawiać, myśleć, wyrabiać sobie na ten temat własne zdanie, żeby mogły wiedzieć. Bo tak jak mówię, ta wiedza gdzieś potem może być początkiem odmiany losu ludzi potrzebujących pomocy. A czy są jakieś tematy, wątki, czy jakieś, nie wiem, wyrażenia, czy całe słownictwo niewskazane do poruszania z dziećmi w kontekście właśnie migracji i tego, no i tego na arenie. Czy mogłabym Pani Martyno poprosić o powtórzenie pytania, bo gdzieś mi tutaj to wszystko uciekło. Czy są jakieś właśnie tematy, jakieś wątki, wyrażenia, czy jakieś słownictwo w ogóle niewskazane do poruszania z dziećmi w kontekście właśnie migracji, których nie powinno się używać na przykład w książkach, jakieś historie, czy jakieś wyrażenia? Znaczy, myślę, że na pewno nie ma sensu jakoś epatowanie okrucieństwem. Nie chodzi o to, żeby te najbardziej drastyczne sceny opisywać i omawiać z dziećmi, bo to jakby nie byłoby bezcelowe. Wydaje mi się, że trzeba z nimi mówić prosto i szczerze o tym, co się dzieje i można spróbować poprosić, żeby oni spróbowali się przez chwilę wczuć w taką sytuację, że dzieje się coś bardzo złego. Wali się ich dom, giną bliscy ludzie, znajomi, sąsiedzi, miasto zmienia się w ruinę i uciekają. Uciekają, gdzieś próbują się skryć, próbują się schronić i oczekują pomocy. Oczekują pomocy i czują się niepewnie w sytuacji, w której się znaleźli i czego by w takim razie oczekiwali od ludzi, którzy znajdą się wokół nich. Żeby tak jakby spróbować im pomóc prześledzić drogę, którą przechodzi taki uchodźca i żeby oni weszli na chwilę w jego buty, żeby byli w jego skórze, zastanawiali się, czego by wtedy chcieli, co by ich wtedy najbardziej raniło. I tutaj jakby próbuję pokazać dzieciom ten problem z pozycji dziecka. Widziany oczami dziecka, bo cały świat widziany oczami dziecka wygląda inaczej niż ten sam świat widziany oczami dorosłej osoby. Więc na potrzeby, na możliwości percepcji dziecka, na możliwości jakby językowe dziecka, emocjonalne dziecka, pokazywać mu w prosty, szczery sposób to, co się dzieje, niekoniecznie właśnie starając się najbardziej drastyczne sceny eksponować, żeby zrozumiało proces i żeby spróbowało przez moment być na miejscu ludzi, o których jest mowa. A skąd pomysł na chyba nowe serce? Co było dla Pani inspiracją? W książce, w której my wykorzystujemy w projekcie właśnie w chłopcu Lampeduzy, to autor opowiada w epilogu o zdjęciu 11-letniego Tanjina, który zobaczył w internecie i o słowach chłopca, które go poruszyły. Ten chłopiec miał powiedzieć no mama, no papa, all alone. No właśnie, czy w przypadku chyba nowego serca i innego bohatera Omenki było podobne? Tak, często tak jest, że jakieś takie wyjątkowe zdarzenie uruchamia jakby całą lawinę. Gdzieś nagle zaczynamy myśleć o tym, że mogłaby powstać książka, jak ta książka powinna wyglądać, o czym ona powinna opowiadać. Ja też natknęłam się na opis takiej historii, która mnie ogromnie poruszyła i chyba ona stała się takim pierwszym kamieniem, który uruchomił lawinę. Efektem tej lawiny była książka Chyba Nowe Serce. To była historia, którą wyczytałam i tutaj była mowa o rodzinie płynącej na łodzi do brzegów Lampeduzy,
ale jak to tam często ma miejsce, łódź przewróciła się do góry dnem. Ludzie, którzy byli na pokładzie, wszyscy wpadli do wody, a wiadomo, że niewielu z nich potrafi pływać, więc z reguły toną od razu. W wypadku tej rodziny, o której chcę opowiedzieć, ojciec potrafił pływać, natomiast jego żona i dwójka dzieci nie. Ten mężczyzna próbował ratować swoją rodzinę. Miał kilkumiesięczne dziecko, które położył sobie na piersi, bo płynął na plecach. Miał taki jakiś sweter, więc to dziecko pod swetrem na piersi leżało. Jedną ręką holował swoją żonę, drugą ręką holował swojego 3-letniego synka i w ten sposób próbował dopłynąć do brzegu. Brzeg był stosunkowo blisko, to znaczy widać już było brzeg i nawet sylwetki ludzi na brzegu, no ale żeby przepłynąć ten odcinek, holując jednocześnie żonę synka i mając na piersi drugiego synka, no to było ponad jego siły, więc początkowo radził sobie nieźle, ale z upływem czasu czuł, że opada z sił i wiedział, że nie dopłynie do brzegu z całą rodziną. Wtedy zdał sobie sprawę, że może uda mu się dopłynąć, jeżeli będzie holował tylko żonę lub tylko syna. Czyli musiał podjąć decyzję, którą dłoń otworzyć i z której dłoni wypuścić rączkę żony albo rączkę syna albo rękę żony. No niewyobrażalny taki stan, kiedy trzeba zdecydować, kto z najbliższych utonie, a kogo spróbuje doholować do brzegu. No ten mężczyzna uznał, że nie poradziłby sobie bez żony w wychowaniu dziecka, tego maleńkiego, więc podjął decyzję i wypuścił z rąk 3-letniego synka. Widział, jak woda zalewa jego buzię, widział, jak dziecko powoli opada na dno. I najgorsze w tej sytuacji było to, że ledwie to uczynił, ledwie odpłynął kilkadziesiąt metrów w stronę brzegu, pojawiła się łódź. Łódź Straży Przybrzeżnej, która tam podpłynęła, żeby ratować ludzi z tej katastrofy. On miał świadomość, że gdyby wytrzymał kilka minut dłużej, to cała jego rodzina by wyszła z tego obronną ręką i on wytrzymałby, gdyby wiedział, że pomoc jest tak blisko, ale nie podejrzewał, nie mógł mieć tej wiedzy, że za moment podpłyną łodzie, więc sądząc, że czeka go ta przeprawa aż do samego brzegu, uznał, że nie jest w stanie dociągnąć tam wszystkich swoich bliskich. Ten człowiek, po tym jak zostali już wyciągnięci z wody, trafili do obozu dla uchodźców, pogrążył się w depresji, powiedział, że nigdy w swoim życiu nie daruje sobie tego, że wtedy otworzył dłoń i wypuścił z niej syna. Musi się z tą traumą mierzyć do końca życia. I pomyślałam, że to, co się tam dzieje w tych wodach, jest po prostu niewyobrażalne i że my nie mamy tak naprawdę o tym żadnego pojęcia i że to nie może tak być, żeby zostawić ten temat, że trzeba o nim pisać. Oczywiście nie jest tak drastyczne historie jak ta, gdzie ojciec, no, chcąc ratować resztę, poświęcił syna, okazało się, że mógł uratować go, nie czekając jeszcze przez chwilę. No nie o to chodzi, żeby tę historię dzieciom pokazywać, ale pomyślałam, że jakoś nie uwolnię się od tych myśli i że gdzieś trzeba napisać książkę, która by opowiedziała to, co dzieje się teraz na świecie. Zwłaszcza, że w jakimś momencie jeszcze przeczytałam książkę Pietro Bartolo, Lekarz z Lampedusy, która jest tak poruszająca, że tutaj już w ogóle nie sposób po przeczytaniu tej książki przechodzić obojętnie nad tym tematem. Historie opisane przez pana Bartolo tam po prostu walą z nóg i wtedy uznałam, że trzeba dzieciom opowiedzieć historię o męki. I tak też zabrałam się do pisania. Myślę, że u pana Rafała Witka było podobnie. Ten chłopiec, który nie miał mamy, nie miał taty i był sam, no gdzieś uruchomił w nim taką potrzebę, żeby opowiedzieć dzieciom historię tych, którzy wędrują szukając bezpiecznego miejsca na świecie. A czy mogłaby nam Pani opowiedzieć, jak wyglądał proces tworzenia właśnie książki, chyba Nowe Serce?
Tak, to tak jak to zwykle bywa, zaczęło się od czytania materiałów na ten temat. Przeczytałam książkę pana Jarosława Mikołajewskiego, Wielki Przypływ. Wspaniała książka, ten Wielki Przypływ to właśnie przypływ emigrantów, napisana niemalże poetyckim językiem, pozostawiająca też duży ślad w umyśle czytelnika. Lekarz z Lampedusy to już był taki moment, kiedy wiedziałam, że ten temat, że nie odpuszczę tego tematu. Bardzo gorąco Państwu tę książkę polecam. Pan Pietro Bartolo został też niedawno uhonorowany Orderem Uśmiechu. Będzie mu ten order wręczany. Jak wiadomo, to odznaczenie nadają dzieci komuś, kto zrobił dla nich coś wyjątkowego. I pan Pietro Bartolo, zresztą laureat bardzo wielu nagród na świecie, również będzie kawalerem Orderu Uśmiechu. Jego opowieść o Lampeduzie, wyspie, na której od kilkudziesięciu lat jest jedynym lekarzem i wszyscy uchodźcy, zarówno żywi, jak i martwi, przechodzą przez jego ręce, bo przepisy mówią, że na lądzie może stanąć tylko przebadany człowiek, który nie wniesie jakiejś choroby zakaźnej, więc on bada wszystkich przybyłych i bada również ciała, które są dowożone przez te łodzie patrolowe. To, co on ma na ten temat do powiedzenia, powinien przeczytać każdy. Przeczytałam też Ryszarda Kapuścińskiego, Heban, przeczytałam Andrei Di Nicoli, Wyznania przemytników ludzi, Połówkę żółtego słońca. Po prostu trzeba gdzieś poczuć klimat, trzeba gdzieś wejść bardzo mocno w temat i te książki, akurat jeżeli chodzi o imigrantów, te książki bardzo dobrze w ten temat wprowadzają. Na potrzeby mojej książki musiałam również znać baśnie, które właśnie tutaj bohaterem jest Ozyrion, jednej z nich baśnie afrykańskie. Zdobyłam zbiór baśni afrykańskich i tam spotkałam na ich kartach o Ozyriona, który potem się pojawia w tekście, czyli gdzieś takie bardzo rzetelne przygotowanie się do tematu. No a potem już sam proces pisania, to gdzieś ubieranie w słowa to, co gdzieś w duszy gra i te przeżycia, które wiążą się z tematem, próbowałam przekazać dzieciom w taki najprostszy, obrazowy bardzo sposób. No właśnie, pani wspominała o Ozyrionie, o tej historii tego dzielnego wojownika i wprowadziła go pani przez zabawkę, którą Omenka ma ze sobą. Właśnie skąd taki pomysł, żeby połączyć tą legendę, tą właśnie z zabawką i dlaczego w ogóle zabawka w tej historii się pojawia? Ja myślę, że dzieci mają swoje ulubione zabawki, te bez których nie potrafią zasnąć, te, które jeżeli się zgubią, to jest wielki dramat i usilnie ich szukamy, żeby dziecku z powrotem włożyć w ręce. Dzieci do jakiegoś kosmatego ucha misia lubią szeptać wszystkie swoje tajemnice. I tak jest na całym świecie. Również dzieci w Syrii, Somalii czy Erytrei też tak robią i Ozyrion dawał Omence takie poczucie bezpieczeństwa. Ozyrion był zgodnie z treścią baśni niezwyciężony. Zresztą Omenka mówił tam, że nawet jeżeli łódź zatonie, to Ozyrion nadal pozostanie niezwyciężony, bo jest wystrugany z hebanowego drewna, a drewno przecież nie tonie. Więc jak cała łódź pójdzie na dno, to Ozyrion i tak dopłynie do brzegu. Święcie w to wierzył. I z kimś takim u boku jest dziecku łatwiej przetrwać. Dlatego Omenka miał tego swojego Ozyriona, żeby mu było łatwiej przetrwać. Magia jest dzieciom bliska, a czary pozwalają im oswoić rzeczywistość. A Ozyrion był takim właśnie magicznym przedmiotem, który pozwalał mu oswoić sytuację, w której się znalazł. To była taka jego cząstka ziemi, którą musiał opuścić.
pamiątka po tacie, który wystrugał mu tego z Riona, czyli taka jedyna bliska mu, jedyny bliski mu przedmiot, jedyna bliska mu rzecz, gdzieś na poły magiczna, na poły niezwykła, ale przede wszystkim dająca mu poczucie bezpieczeństwa. Ozyrion go po prostu strzegł. Taka była jego rola i Omenka w to święcie wierzył. A czy też właśnie taką funkcję może pomocy pełni wprowadzenie też, jak powiedzieć, przyjaciół w tym obozie, czyli Gebrewa i Dado, do tej historii, czy właśnie tam była też taka przyjaźń rówieśnicza w no, trudnym miejscu, obóz, jakby ona też służyła tej historii? Ja pomyślałam, że chciałabym jeszcze opowiedzieć historię innych dzieci, oprócz historii Omenki. Chciałam pokazać, jak to wyglądało, jak ta podróż wyglądała u innych i dlatego wprowadziłam tych przyjaciół w obozie. Raz, żeby właśnie Omenka nie czuł się tam tak bardzo samotny, a dwa, że poprzez ustami tych przyjaciół chciałam opowiedzieć, jak wyglądała ta podróż na innych łodziach, w innych sytuacjach, jak sobie radziły dzieci. Prawda? Każdy z nich miał tą swoją drogę do przejścia, każdy miał tę swoją podróż i chciałam ten, jakby wzbogacić książkę jeszcze dodatkowo o, jest nie tak szczegółowe i nie tak rozbudowane, ale jeszcze o historię tych przyjaciół, z którymi Omenka spędzał czas w obozie, w oczekiwaniu na jakieś dalsze rozwiązanie ich sytuacji. U nas w projekcie kluby czytelnicze spotykają się z przedszkolakami, tam czytają właśnie książkę, ale też rozmawiają właśnie z dziećmi o migracjach, o uchodźcach, tłumaczą przedszkolakom prawa dziecka, opowiadają, że można przyjaźnić się z dziećmi, które pochodzą z innych krajów. Halo. Halo, halo. Jakich skorzystał? Coś mi troszeczkę usypał pani głos. Już lepiej? Czy już lepiej? Halo? Halo, halo. No właśnie, coś u ciebie, pani Martyno, bardzo proszę o powtórzenie pytania, bo w połowie gdzieś pani głos mi uciekł. Chciałam się zapytać, jakich wskazówek pani by udzieliła naszym klubowiczom, którzy przeprowadzają takie spotkania z przedszkolakami, uczniami klas 1-3, gdzie rozmawiają właśnie o migracji, o prawach dziecka. To znaczy tak, myślę, że o migracji, o historii Omenki to raczej rozmawialiby pewnie Państwo z uczniami już szkół podstawowych, ponieważ dla przedszkolaka byłby to temat bardzo trudny do zrozumienia. Jednak dzieci w wieku przedszkolnym tutaj to są za młode dzieci, żeby poruszać ten temat ze zrozumieniem z ich strony. Myślę, że tutaj by potrzebny był już jako partner do rozmowy uczeń. I tak jak już wcześniej mówiłam, myślę, że przede wszystkim w ogóle warto te tematy z nimi poruszać, dlatego że tak to jakoś jest, że jeżeli słyszymy, nawet jeżeli dzieci słyszą w telewizji czy w środkach przekazu, gdzieś oglądają zdjęcia w prasie czy słuchają jakichś relacji na ten temat i słyszą, że utonęło na przykład 360 osób, to w pierwszej chwili jest takie wow, aż tyle osób zginęło, ojej, a potem zaraz pojawia się kolejna informacja, że na przykład rozpoczynają się wyprzedaże albo że gdzieś na świecie była katastrofa kolejowa i już za chwilę płynie potok informacji, w którym to potoku, w tym takim szumie informacyjnym zupełnie ginie ta początkowa informacja, że utonęło 360 osób. I jeżeli się z dziećmi rozmawia, pokazując im jednostkowy przykład, właśnie chociażby Omenki czy chłopca z Lampeduzy, to dziecko słuchając lub czytając tę książkę, gdzieś powolutku zaprzyjaźnia się z tym bohaterem,
i losy, śledzi jego losy, zdąży go troszeczkę poznać, zdąży go polubić, niejako trzyma kciuki za tego bohatera i potem jego historia bardzo tego młodego czytelnika porusza. To jest tak, jakby coś złego wtedy spotkało kogoś dla nas bliskiego, bo coś złego spotyka naszego bohatera, którego już tak sobie oswoiliśmy, polubiliśmy i taki jednostkowy los bardzo silnie przemawia. Dużo silniej przemówi los jednego bohatera, z którym dziecko się jakby zżyło, niż informacja, że utonęło 300 albo 500 osób, bo to jakby spływa z nas ta informacja. Więc nasza wyobraźnia nie przyjmuje grozy tej sytuacji. Pozostaje taki suchy komunikat i jakby gdzieś nic za tym nie idzie. Natomiast jeżeli opowiadamy dzieciom jednostkowy los, jednostkową historię, to wtedy gdzieś czytelnik jakby współodczuwa razem z Omenką czy razem z chłopcem z Lampeduzy. I chyba o to chodzi, żeby w ten sposób dzieciom te historie opowiadać, żeby one gdzieś poruszyć ich empatię. Oczywiście, tak jak mówię, w sposób prosty i szczery, bez epatowania okrucieństwem, bo przecież też te okrutne sceny tam się w tych opowieściach pojawiają, ale tak jakby nie w tym rzecz. To jest też jakby taka próba przygotowania dzieci do kontaktu z takimi imigrantami, jakby można, tak jak mówiłam, poprosić dzieci, żeby przez chwilę prześledziły tę sytuację, poczuły się, weszły w buty takiego imigranta i zrozumiały wtedy, co, czego on oczekuje, co jest mu najbardziej potrzebne. Ważne chyba jest też, żeby mówić dzieciom, że ci emigranci to nie są ludzie idealni. Tego nawet od nich nie sposób oczekiwać. To nie są ludzie idealni i jest tak, że wielu z nich wyjeżdża ze swojego kraju dlatego, że musi. Oni wyjeżdżają, tak jak mówiła pani Janina Ochojska w wywiadzie, że bardzo wielu z nich do końca próbuje zostać na swoim własnym terenie. Mają tam swoją ziemię, mają tam swoich starzejących się rodziców. Chcieliby, żeby ich dzieci były wychowane w ich języku i w ich kulturze, w ich tradycji, w ich religii i wcale nie rwą się do tego, żeby to wszystko przekreślać i uciekać. Uciekają już w sytuacjach ostatecznych, kiedy praktycznie nie ma wyjścia. I warto dzieciom mówić, że to nie są też ludzie idealni, to są ludzie, którzy niosą ze sobą na plecach ogromną traumę, to co przeżyli, te upokorzenia też, których doznali, te cierpienia, których doznali, no gdzieś na nich odciskają swoje piętno i jakby uchodźcy to nie są ludzie, którzy będą nas całować w rękach za okazaną im pomoc. Musimy gdzieś o tym pamiętać, że nie oczekiwać tej wielkiej wdzięczności za to, że gdzieś dajemy im dach nad głową albo dajemy im coś do jedzenia, żeby też nie idealizować tych ludzi. Wielu z nich gdzieś przysparza nam potem różnych problemów i kłopotów. Ale tak już jest, nawet gdybyśmy popatrzyli wokół siebie, też są ludzie dobrzy, są ludzie źli. Więc dać dzieciom tę świadomość, że nie przyjeżdżają do nas anioły, którymi się ludzie na świecie opiekują, bo akurat do nas to oni nie przyjeżdżają, ale to są ludzie, którzy też generują problemy. No tak ten świat wygląda. Nie ma sytuacji idealnych i żeby o tym otwarcie z dziećmi rozmawiać. Oczywiście. Chciałam się teraz zwrócić do Państwa. Czy może mają Państwo jakieś pytania? Można je zapisać tutaj na czacie. To taka chwila. Halo, halo, mam nadzieję, że Państwo z nami są. A ja może w tym czasie jeszcze... Tak? Ja może jeszcze w tym czasie powiem, że książka Chyba Nowe Serce jest wydana w takiej znakomitej serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci. To jest seria
którą wymyśliła i wcieliła w życie pani Wiesława Jędrzejczykowa, szefowa wydawnictwa Literatura, i znakomita seria, w której wielu autorów pisze książki właśnie opowiadające dzieciom o czasach wojny. Tutaj pani profesor Joanna Papuzińska napisała swoją Asiunię, napisała Mój tato szczęściarz, pan Barencewicz napisał książkę Czy wojna jest dla dziewczyn, pan Rusinek napisał, więc jest tutaj pewien zbiór tytułów znakomitych, które gdzieś opowiadają o tych trudnych czasach, i polecam państwu gorąco serię Wojna dorosłych, historie dzieci, również właśnie Chyba nowe serce, również Wszystkie moje mamy, historia o Irenie Sendlerowej, jak i Która to Malala, opowieść o Malali Yousafzai, jedynym dziecku na świecie, które dostało Nagrodę Nobla, pokojową nagrodę, dziewczynka, która stała się celem talibów. Więc piękne historie, a co najważniejsze, prawdziwe historie, bo gdzieś tam mam takie wrażenie, że jest przesyt tych historii zmyślonych o czarodziejkach, czy o jakichś tam robotach, czy o wspaniałych agentach, którzy ratują cały świat w 10 minut. Chyba jest tego już ponad miarę i prawdziwe historie bardzo trafiają do dzieci. Gdzieś uderza ich to, że to się wydarzyło naprawdę. Czasami po spotkaniu nawet dopytują, czy to wszystko prawda, czy to tak jest, czy to nie jest zmyślone. Więc gorąco państwu polecam serię Wojny dorosłych, historie dzieci, wydawnictwa Literatura. Znajdą tam państwo i wspaniałych autorów, i wspaniałe opowieści. Właśnie pani Małgorzata napisała, że i czyta ma książkę, Chyba nowe serce. I oraz inne książki przed chwilą. I że tak. Bardzo się cieszę, że pani Małgorzata jest podobnego zdania i z tym sumieniem zapraszam państwa do tej serii. Piękne, poruszające książki. Jeszcze widzę, że... O, tutaj ktoś jeszcze napisał. Pani Elwira napisała, że bardzo dziękuję za spotkanie i za pani twórczość. I ma wrażenie, że nasz świat, który znamy, bardzo się zmienia i musimy siebie i dzieci na to przygotować. Dobrze, to w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, widzę, że nikt nie pisze, to bardzo pani serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. To nagranie będzie dostępne, rozesłane jeszcze innym nauczycielom. Bardzo, bardzo pani serdecznie dziękuję i też wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym dzisiejszym spotkaniu. Do widzenia, dobrego dnia. Ja też kłaniam się pięknie i bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Do widzenia państwu. Do widzenia.